Kazanie świętego Grzegorza z Nazjanzu biskupa Błogosławieni miłosierni mówi Pismo Święte albowiem oni miłosierdzia dostąpią Miłosierdzie nie jest bynajmniej ostatnie wśród błogosławieństw Błogosławiony ten kto myśli o potrzebującym i ubogim I znowu Miły jest człowiek który się lituje i pożycza a w innym miejscu Sprawiedliwy cały dzień czyni miłosierdzie i pożycza. Bierzmy to błogosławieństwo, niech nas nazywają wyrozumiałymi, bądźmy dobrzy. Niech nawet noc nie przerywa ci uczynków miłosiernych. Nie mów, idź sobie, przyjdź później, dam ci jutro. Niech nic nie staje między twoim postanowieniem a wykonaniem dobrego czynu. Miłosierdzie bowiem nie uznaje żadnej zwłoki. Ułam łaknącemu twojego chleba, a ubogich i tułających się wprowadź do swego domu. Rób to zaś radośnie i ochoczo. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo, mówi Paweł Apostoł. Twój dobry uczynek będzie miał podwójną wartość, jeśli go wykonasz szybko i ochotnie. To zaś wszystko, co się robi ze smutkiem lub z przymusem, jest niemiłe i odarte ze wspaniałomyślności. Cieszyć się należy, a nie smucić, gdy czynimy dobro. Jeżeli usuniesz przeszkody i uprzedzenia, mówi prorok Izajasz, to znaczy skomstwo i podejrzliwość, wahanie i szemranie, wówczas cóż się dokona? Rzecz wielka i godna podziwu. Jakaż wspaniała będzie za to zapłata. Wtedy wytryśnie jak zorza światłość Twoja, a zdrowie Twoje szybko rozkwitnie. Któż nie będzie wyczekiwał na światło i zdrowie? Dlatego jeśli sądzicie, że należy mnie choć trochę posłuchać, słudzy Chrystusa, bracia i Jego spadkobiercy, to odwiedzajmy Pana póki czas, pielęgnujmy Go i nakarmijmy, odziejmy Go i przygarnijmy do siebie, uczcimy Go nie tylko stołem jak niektórzy, czy olejkami jak Maria, nie grobem jak Józef z Arymatei, ani tym, co związane jest z pogrzebem jak Nikodem. Który tylko połowicznie kochał Chrystusa, nie złotem wreszcie kadzidłem i mirrą, jak to uczynili magowie przed tymi wszystkimi, których wymieniliśmy. Pan bowiem rzeczy, pragnie miłosierdzia, a nie ofiary, gdyż współczujące miłosierdzie przewyższa wszelkie mnóstwo tłustych jagniąt. Takie właśnie miłosierdzie okażmy Chrystusowi w ubogich, którzy leżą dziś rozciągnięci na ziemi, aby nas przyjęli. Gdy stąd odejdziemy, do wiecznych przybytków, w samym Chrystusie, Panu naszym, któremu chwała na wieki, amen.